miała być beka, mieliśmy się pośmiać, miał być ninżygo. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli WTF Kloc, gdzie testujemy, czy kloc podrabiany, czyli kloc nie Lego z Chin, może być fajny, czy w ogóle to fajne. Tak się składa, że wyjątkowo trafił nam się dzisiaj jakiś taki mocno ninjagowy dzień, ponieważ mamy i tutaj ninjago, mamy też ninjago na moim bazowym kanale z Lego, link znajdziecie tutaj chociażby do tego odcinka, gdzie właśnie też jest dzisiaj odcinek z ninjago. No brakło właściwie tylko ninjago na moim kanale z grami, ale to może dlatego, że nie gramy tam w ninjago jeszcze, ale spokojnie, kiedyś na pewno zagramy. No i czy to będzie ninjago, czy to będzie ninjago, czy może ninżygo, czy będziemy żygoć po nim, to się okaże, kochanieńcy. Nazwa firmy Tiger, no Tiger, Eye of the Tiger, no wow, po prostu wow. Inne napisy tutaj po chińsku, no cóż. 7,50, kochani, jest to jeden z dotychczas najdroższych WTF-ów, jakie zakupiłem w Chińczyku, więc liczymy, że będzie to jeden z najlepszych WTF-ów, jakie zakupiłem w Chińczyku. I mamy przez na myśli najlepszych, tak naprawdę dobrych, a nie jednak najlepszych, czyli tych beznadziejnych, ale różnie to bywało. Jak widzimy, no jakiegokolwiek innego niż chińskiego napisa nam tu odmówiono, począwszy od nazwy firmy, po to przypuszczalnie znaczy W. W? Jest to W? A tak samo mamy tutaj wszędzie z boku, z tyłu, widzicie, tu tylko chińskie napisy, tu tylko chińskie napisy, więc ja się dziwię, że to w ogóle w naszym kraju wylądowało i dobrze, że oni cyfry mają przynajmniej tak jak u nas w Polsce i ej, mi się udało, bo no cóż, chyba tak nie można w Polsce do końca robić, a musicie wiedzieć, że kupiłem to w legalnym źródle, normalnym Chińczyku, takim prawdziwym, nie w jakimś, wiecie, spod lady na targu czy coś. Otwórzmy sobie i sprawdźmy, jak to nam się prezentuje po otwarciu, ale coś tutaj walczy ze mną ta siemka. Tak jak mówię, liczymy, że to będzie dobra jakość. Dobra jakość. O, udało się bez problemu. No cóż, mamy tu. Nie zapowiada się, kochaj, na dobrą jakość. Przede wszystkim brak instrukcji. Tak czułem, widząc to, że mamy tu nadrukowaną na boku instrukcję, spodziewałem się, że może jej nie być w środku. Za to całkiem bardzo zabawny woreczek. Widzicie, tak, to jest jeden woreczek. Nie, tak przecinony w środku czymś takim. Jeden woreczek, ale jakby dwa woreczki. Czyli wiecie, za pieniądze mam dużo woreczków. No ale nie woreczki chcieliśmy tu, kochani, kupić, tylko dobry chiński kloc. Dobrą chińską podróbkę. Cały czas badając, szukając tych chińskich podróbek w dobrym stanie, wiecie. Przy raz 7,50 to naprawdę, bo warto te kilka groszy dołożyć, kupić tą gazetkę. Ale nie o tym jest ten kanał. Różowiutki kloc. Czy on miał być? No dobra, miał być, aczkolwiek tu wyzwał się tak zwany tan, czyli piaskowy. Nie, on jest różowiutki. On jest różowiutki jak świnka, jak moja skóra, nie wiem jak to jeszcze określić. No, jest różowiutki. A sam Hipek, powiem tak, źle nie jest na pierwszy rzut oka, bo ja wiem, wy też pewnie wiecie, jeżeli oglądacie mnie od dawna, jeśli nie, to polecam nadrobić. I zaczęło się źle. Zaczęło się źle, kochanieńcy, ale o tym zaraz. Polecam nadrobić, bo wiele odcinków na tym kanale już było i wiele z niego możecie wyciągnąć, jakie podróbki kupować, jakich nie. Co najpierw w ogóle nie kupować, ale jak już musicie kupować podróbki, to jakie? Powiem wam tak, ręka tak ciężko, naprawdę, ja nie udaję teraz, to... Ostatnio też był taki przypadek, że tu wręcz wypadał, a nie chciała się ręka ruszyć. To tu jest jeszcze gorzej. Tu jest jeszcze gorzej. I druga to samo. Patrzcie, jak on cały chodzi i dopiero jak go zegniemy tu, że palec go przyblokuje, dopiero ta ręka nam się wtedy zgina. Tak ciężko chodzących rąk jeszcze nie widzimy. Naprawdę wkładam w to siłę. Może to się obrusza z czasem, nie wiem. Natomiast na razie rusza się to... A tam to już w ogóle. Aj! Tą rękę to już ma w ogóle nie rozruszaną. No cóż, tu troszkę szkoda, bo górę ma niezłą, całkiem nawet podobną do Lego. Nawet do nadruku za bardzo się przyczepić nie możemy. Dokładnie to samo z tyłu i gdyby, wiecie, leżał może Lego obok tego, no to może byśmy nawet nie mieli się tego tak czepić, aczkolwiek brak tutaj sukieneczki, którą właśnie miał Lego. No ale spójrzcie, no nawet japoneczki i nie są one aż tak... No, gwałcące nasze oczy, gwałcące nasz gust, nie jest źle, główkę, naprawdę musiałem siły włożyć, żeby ją zdjąć. I mamy brodę i broda jest plastikowa, nie gumowa, a to widzicie Lego, można, no proszę, może trzeba wysłać wam tego Hipka, żebyście zobaczyli, że można Lego, wyślę wam Hipka, zobaczycie, że można.
Buźka również niezła, kochani. Naprawdę mamy do czynienia jednym z najlepszych absolutnie nadruków. Nie tylko brak tu błędów, ale i kolory są w miarę okej, okay, jedna główeczka. No i broda jest plastikowa, mówię, czego nie ma w Lego. Gdy zmontujemy naszego W, wygląda on w pełni tak. I moim zdaniem, drodzy, naprawdę wygląda to nieźle. Gdybym go znalazł w jakimś miksie, wiecie, zanim go chycił w rączki, zobaczył, no to nie miałbym sporą zagwozdkę, czy to jest Lego, czy to nie jest Lego. Oczywiście jak go chycisz, czuć troszkę, ale nie aż na tyle, by to, mówię, gdzieś tam było tak widoczne. Najbardziej czuć to zginanie, które naprawdę chodzi ciężko, a dłonie chodzą normalnie, nawet trochę jak w Lego. Ale te łapy, no po prostu masakra, ja tu muszę siły wkładać i mówię o tym zupełnie poważnie. A nóżki znów minimalnie za lekko chodzą. Już jakby trochę właśnie były obruszane. Nie, naprawdę, ale póki co jest pozytywnie. Jeżeli też nie odraza was ten kolor łososiowy, ja bym go tak nazwał, no to też nie jest źle. No mnie trochę przeraża jednak. Ale dobra, zbudujmy sobie z tej nie do końca intuicyjnej instrukcji tą konstrukcję. Oczywiście zrobię wam to na spoiled buildzie, żebyście wiedzieli, jak ją zbudować. Jeżeli macie w domu takie klocki, możecie spróbować to zbudować. Dobra, budujemy. Moi drodzy, mam już zbudowany całość. Zostaje nam tylko i wyłącznie jedna rączka zapasowa, o dziwo, rączka zapasowa. No i cóż, przejdźmy sobie do mojego zestawu. No i niestety, ale muszę powiedzieć, kochani, miała być beka, mieliśmy się pośmiać, miało być ninjago, a nie ninjago, a jest, kurczę, dobrze. Jest dobrze, jakoś klocka. Bo spójrz, zapomniałem się tu mówić tego nadruku. I widzicie, tutaj faktycznie mamy taki troszkę, no... To jest przypadek, raczej jakiś minimalny błąd, ale z tymi złotymi również ma Lego często problem, że właśnie widać takie, jak tutaj widzicie, takie, nie wiem, przebłyski, prześwity, nie wiem jak to nawet nazwać, prześwity to nie, ale widać jakieś takie, nawet u Lego czasem takie, że występują, choć nie tak bardzo jak tutaj, natomiast jakość klocka jest dobra, no wiadomo, tu on nam się urywał, z oczywistych względów, że u Lego tak samo by się to urywało, w pewnym momencie nawet tego klocuszka sobie jednego tam zginałem, by zobaczyć, jak wygląda ta jakość faktycznie tego klocka, nie jest źle, jest kloc twardy, momentami nawet wchodzi ciężko niż Lego i nawet schodzi chyba minimalnie ciężej niż Lego, przy czym nie schodzi tak opornie, nie wiem, jak Playtime, który tutaj był też na kanale, że musimy separatorem się używać naprawdę dużo siły. Nie jest naprawdę źle. Fajne złote kolorki, nawet w Lego nie występują często i kurczę, nawet konstrukt. No wiadomo, to nawołuje do jakiejś świątyni, do jakiegoś tekstu na tej świątyni, ale tekst, jak już mówiłem, też dobrze nadrukowany, ładnie i nic poza więcej tym konstrukcja ta sobą nie wnosi. Sprawdźmy jeszcze, kipek tutaj pasuje do całości. Znaczy on nam, tak powiem, staje. Kipek nam staje i trzyma się ładnie. Nawet bym powiedział, bardzo za mocno. O, widzicie, nawet za mocno trzyma się tutaj podłogi. Natomiast jest to tak zwane za mocno, które jednak mieści się w granicach, myślę, tego dobrej używalności danej zabawki. Nie jest więc, kochani, źle. Szkoda, że konstrukcja jest bardziej rozwinięta. No właśnie, bo nie przyjrzeliśmy się na początku jeszcze do wyboru. Mam jeszcze kilka innych konstrukcji i nie powiem, myślę, że naprawdę warto im się przyjrzeć. Mamy tu wszystko takie treningowe mocno. To jest prawie to samo, co to, tylko bez tego. To mnie ciekawi, jakiś plac zabaw dla chomika, plac zabaw dla szczura, nie wiem. Wahałem się, czy jeszcze tego nie wziąć, ale wziąłem W, wiadomo, że mieć też dwóch W i porównać W z Lego do W z klocków Tiger. I teraz, moi drodzy, jeszcze tak, wiadomo, musimy sobie zestawić, podsumować i powiem szczerze, że tak, jakość klocka jest dobra. Jest naprawdę dobra, nic nam się nie kruszy w rękach, a były takie zestawy, więc nie śmiejcie się tu, nie dziwcie się tu. Klot jest porządny, te rączki mnie przerażają, że chodzą aż za ciężko, ale może się obruszają, a nawet jeśli się nie obruszają, no to spoko, przynajmniej nawet walcząc możemy, wiecie, walczyć, a ta rączka się praktycznie nie przekręci. Broda jest z plastiku, czego nie robi nawet Lego, jakość klocka jest ok. Oczywiście tutaj minimalnie ten odlew jest gorszy, jeżeli chodzi o kolorki, mówię, no widzicie tutaj pełno takich tutaj
tych właśnie odbarwień. Ten kolor różowawy też jest taki, no, kontrowersyjny, szczególnie jak dla wersji Ninjago, dla serii Ninjago. Natomiast mówię, jakość kloca jak najbardziej okej, okay, jakość ogólnie kolorów też okej, okay, bo myślę, że nie przy złotych klocach by tego problemu by nie było. I naprawdę, póki co najlepszymi klockami były klocki Xipo, jeżeli nie widzieliście, co by tu koniecznie obejście, a te naprawdę są bardzo bliskie Xipo. I naprawdę myślałem, że będzie beka, naprawdę myślałem, że 7,50, bo nie oszukujmy się, nie jest to mały pieniądz, będzie wydaną kwotą niepotrzebnie na jakieś dziadostwo, no bo któż to sprowadza klocki nawet bez tłumaczenia polskiego, co chyba nie do końca nawet legalne, więc nie powiem, gdzie to kupiłem, by nie wkopać, wiecie, sklepikarza, którego to kupiłem, bo może kupię u niego jeszcze więcej tych Tigerów, bo są po prostu, kurczę, kochani, naprawdę dobre. Nie jest to mała cena. Wiadomo, co do zasady, zawsze lepiej zainwestować w Lego, natomiast jeżeli wolicie dwa takie zestawiki zamiast jednej gazetki, czy kilka takich zestawików, no naprawdę możecie, na pewno nie będziecie zawiedzeni, myślę, jakoś bardzo, i nie będziecie ninżygać, prawda, po tym zestawie, więc jest dobrze. Gdzie te WTF-y prawdziwe takie, kochani? Prawie, że chyba drugie, na pewno w top 3 najlepszych klocków. O dziwo, no nie udało się. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, zapraszam was oczywiście na inne odcinki na tym kanale, oczywiście jest tutaj pełno podróbek, a jeżeli lubicie Ninjago, to zapraszam was jeszcze raz ponownie na mój bazowy kanał Klockozaur, gdzie zajmujemy się oryginalnymi klockami Lego. Tam też znajdziecie znacznie więcej Ninjago, chociażby właśnie tych dzisiejszych. Dzięki za kolejny wspólny...